wymagań transportowych. Ja już jestem na załadunku. Do przejechania miałem 4-5 km niedaleko domu. Lecę z tym w okolice Rochester, czyli tam pod Londynem, z M20. No i później jadę nad Londyn się załadować na taką farmę płytami gipsowymi i później jadę w kierunku tam, no między, no koło Leeds, między Leeds a Manchester, do Rotherhamu. I to dla prywatnego konsumenta. Dobra, wjeżdżam na wagę i się rejestruję. No, jak widzicie, ładują już. Już miałem do czynienia z takim rzeczami, bo jak jeździłem wcześniej, tutaj co ciągałem te europejskie naczepy, europejskie, no. O, pod plantekami co jeździłem, to naczepy Hubera targałem i Linka. To pobierałem też naczepę z takimi balami. I co? I także to spoko, nie? Nawet tu nie śmierdzi, jakby się wydawało. Tamte co pobierałem, to troszkę śmierdziało, ale ja i tak jak przyjeżdżałem tam na miejsce, to otwierałem dwa boki, przewietrzyło się i spoko można było spinać. Tutaj też sobie to pospinam. Choćby nawet tam co drugie pospinam. To widzę, że wysoko idzie. No. Także spoko. Biorę, piszę maila, że bukuję się na przyszły tydzień, biorę to samo, bo robota pod domem, także. Bo wezmę to, chociaż zobaczę jeszcze, bo jak coś to się, albo w tygodniu napiszę maila, bo może coś się trafi innego. Ale tak to spoko. Dobra, jak coś to do później. Jadę z tym do jakiegoś tam portu i widziałem na mapach to widziałem. No to tak w porcie, a gdzieś zdjęcia widziałem, to później idzie na statek. Ładują to na statek i gdzieś płynie. Już załadowałem, wyjeżdżam. Spoko poszło. Niecała pół godzinki tu byłem. Może 40 minut wraz ze zważeniem. Od wjazdu do wyjazdu, nie? Załadunek, spinanie i te. Ale co chciałem do TomToma? No TomTom to tak się popisał. Ja znałem okolice. Znaczy, no znałem. Mniej więcej kojarzyłem tutaj to miejsce i na przykład teraz chciał mnie wypuścić taką ścieżką i później tam jest ostry skręt w lewo, ale to bardzo ostry skręt w lewo, ja wam później pokażę. To załadowanym to tam na pewno by coś uszkodził, a przyprowadzić chciał mnie tutaj właśnie tą dróżką, co tu jest limit 7,5 tony i szerokości 2 metry, nie? Tą dróżką chciał mnie tutaj na lewo, co jest na początku, chciał mnie przyprowadzić. Także taki Tomkowi się zachciał z dzisiejszych żartów z rana, nie? Dobra. I co, ja sobie jadę na rozładunek. Na rozładunku będę na 10, o 11 będę rozładowany. Mam nadzieję, że to też pójdzie taki szybki rozładunek jak załadunek. Jak tak pójdzie, to o 12 będę na załadunku. Tam z godzinkę też zejdzie, tak mi mówili. Się pytałem typa, bo to prywatny klient. I co? To jak tam im godzinkę zejdzie? Widzę, żebym sobie nie przejechał skrętu, bo to. Jak tam godzinkę zejdzie, to o 1 wyjadę. Nie wiem, no będę gadał z nim, to może by jeszcze dzisiaj to 17-18 rozładował, może, nie? No zobaczymy. Czas pokaże. Do później. O, a widzicie? Tamten chciał mnie tutaj wpuścić, nie? Tędy. Tu na 7,5 tony, co wam mówiłem, nie? Tamtą dróżkę. No tamtędy chciał mnie doprowadzić na załadunek. A z rozładunku... Wiecie, z rozładunku mnie chciał wypuścić. Owszem, osobówką spoko. Następny razem zobaczę, bo może sobie pojadę tutaj na załadunek, tędy by sobie pojechał.
ale to jest taki nieprzyjemny ten podjazd. Właśnie. A on chciał mnie wypuścić tędy na wyjazd, nie? A... O, tutaj. Tą dróżkę i tutaj tu zjechać. Nie, no, no w sumie nie jest najgorzej. Może następnym razem wyjadę tędy rzeczywiście. Kiedyś przejeżdżałem osobówką, to myślałem, że gorzej to wygląda. To widzę, że wcale nie tak najgorzej. Także jadę. No, no to nic, no. Lecę, może się odezwę później z doków, nie? Teraz to tu. Droga jak droga. A trójką do M25 i z M25 tam później chyba zjadę na M2. M2, no? Chyba tak. Dobra, do później, hej. Powiem wam, że chłop ma przewalone. Znaczy no przewalone, no nie, popatrzcie jak się to buja. Ani nie spiął sobie budy pasami do ramy, do naczepy. Tak to by mu się mniej to obujało, a tak to nie dość, że ma kapcie. Znaczy no kapcie, mało powietrza jest przy tej solówce. No to jeszcze pracuje zawieszenie wydyrane pewnie. Podwójnie mu to pływa, no. Ja nie wiem, no. Albo się chłopu nie chciało, albo nie pomyślał. Taka sytuacja. Wszędzie śmieci. Ale mówią, że na śmieciach największe pieniądze można zrobić. Także na razie jeżdżę, gdzie są pieniądze. Będzie można wozić leki za takie same pieniądze, to będę woził leki. Ale póki co, na razie wożę śmieci. Ale jest dobrze, bo czekał już. Znaczy czekam. Jadę co? Jakoś. Rozładuję się tutaj i jadę się ładować płytami gipsowymi, tak jak mówiłem. No i na jutro mam już ładunek. No, płytami gipsowymi jadę tam w okolice Doncaster i później podjeżdżam do Hull, zwał jak zwał, i jadę z tym do domu. Do siebie. I co? I później, to będzie we wtorek, będę ładował w Hull. W środę się rano rozładuję i na środę już sobie potwierdzam ładunki. Jeden z właśnie od siebie, te same śmieci. I drugi później obok tutaj będę miał podjazd. Dosłownie 3 km i drewnem się będę ładował. Najprawdopodobniej, myślałem, że do Cardiff, ale chyba do Birmingham. Także pożyjemy, zobaczymy co to będzie. Kurde, czuję się jakbym jechał po mleko. A tu jakiś, nie wiem, jakaś tam flaga jest czy coś, no zobaczymy co to będzie. To prywatna osoba jakaś, także może dobrze jadę, no. Mam nadzieję, no droga nie jest najgorsza, ktoś to będę cofał, nie? Wycofać umiem, także bywało gorzej czasami. Ale jadę zobaczyć co to będzie. Picie to jest życie, robota to głupota, ludzie, kurwa, takie to ma dobrze od K coś tam, KKL Transport. Pięknie zakończam. Tak, to ja rozumiem, dobra, jedziemy. Op, Andrzej, koniec, UK. Co, o 6 pobudka, nie? A ja standardzik na strefie przemysłowej. Jak widzicie, nie tylko ja. Parę osób też tam jest zaparkowanych. Praktycznie przy skrzyżowaniu zaraz, ale... O, sorry, powieję. Ale mały ruch jest. Tam jest jakaś też miejscówka. Lidl jest też niedaleko. Jak widzicie tam... Ops. Tu Lidl jest. O, także ja się ogarnę w kabinie, umyję się trochę i co, no i jutro się ładuję, ładuję się do domu. Udało się ogarnąć ładuneczek, ładuję się do siebie. Jestem bardzo,
że tak powiem, no szczęśliwy, że udało mi się dzisiaj rozładować. Także ładowałem się pod domem, później rozładunek miałem pod Londynem, później załadunek nad Londynem, rozładowałem się w Rotherham, no i jestem w niecałe 30 mil przed Hull, zwał jak zwał, Hull i ten. I jutro się ładuje, także dzisiejsza dniówka spoko. Taka może być. No i operacja się udała. Powiem, że nieprzyjemnie się robi w takim huku. No ale na szczęście miałem drugą złączkę, bo tej w ogóle nie szło wyciągnąć, nie? Ani naprawić, tu teraz tak na szybkości nie wiem. Tutaj bo jest. Więc nie szło ani ją wyciągnąć, więc uciąłem i wpiąłem nową i cisza. A w korku dalej stoję, coś się zepsuło. Ale smugi. No, ale nie wiem, od czego te smugi są. To takie wygląda, jakby to było brudne. Nie wiem, spróbuję kiedyś to wyczyścić, bo to jakieś zacieki są na tym, czy coś. Sorry, palec. No i tyle, no. Kuźwa. Także już dzisiaj raczej nie rozładuję. A byłem takiej nadziei troszeczkę, że się rozładuję jeszcze dzisiaj w Veram. Ale chyba nie bardzo. Taka sytuacja. Jestem w porcie. W Hull, Hull. Zwał jak zwał. Każdy wie, o co chodzi. Dobrze, że w sumie mi tak pauza wyszła, o której wyszła. Stałem, o której stałem. Oczywiście 20 minut za późno. Znaczy no za późno. O 6 budzik dzwonił. Bo o 6 pauza mi się kończyła. I ten. Ale sobie pospałem. Do 6.20. I co? I nawet na dobre to wyszło, bo chyba to jest czynne od 8, a jest za 15.08. Także idę powoli się tam rejestrować. Tam kolejka jest, a także i tak. I tak, i tak. Nawet że stałem w korku. A, no i udało mi się naprawić tam szybko złączkę, nie? O wiele, nie wiem, czy mówiłem, czy już nie mówiłem. Masakra. Dobrze, że miałem inną. Chociaż ona nie pasuje, bo ona jest. Ona ma końcówkę raczej do DAFA. Tą cienką taką. No. Ale. Jednak takie zbieractwo czasem mi popłaca. Ale idę zobaczyć, co tam się odbywa. No i powolutku wyjeżdżamy z Hull. Albo już, albo dopiero, nie wiem, zwał jak zwał, ale załadowany. Jadę w kierunku domu. Znaczy no, dzisiaj jadę do domu. Będę koło 17 w domku, jutro rano się rozładuję. No i niestety, ale mi anulowali ładunek na jutro rano i cała wieża się sypła. Ale coś organizuję. Organizuję sobie coś, żeby jutro się załadować. No jak nie, to trzeba będzie podlecieć na pusto. No i tyle, no nic nie zrobi. No. Czasami warto podlecieć troszkę na pusto i utrzymać sobie klienta, niż zaprzepaścić sobie klienta. A spoko jest, że tak powiem, ten klient, bo dość dużo ma ładunków i termin płatności ma szybki i no i pieniążki też w miarę za ładunki. Także tak sytuacja wygląda, no. A miało być tak pięknie. Ale spoko. Człowiek się nie poddaje, trzeba cisnąć dalej. Jojo. Ja w drodze do domku. Znaczy no, na rozładunek i do domku. Właśnie się zatrzymałem zatankować. Trzymałem się zatankować i co? I lałem prawie 300 litrów i ktoś coś kiedyś mówił, że Iveca takie słabe i w ogóle a tu proszę
i na prawo Iveco. Ja jestem w Iveco. I na lewo Iveco. Sorry za tamten bajzel w boku, ale po pierwsze teraz spałem godzinkę dżemki, bo mogłem. Nikt mnie nie goni, że potrzebuję auto, dlaczego się zatrzymuje. A dwa tamte na dole to mamy i te buty robocze, te za kostkę, co kupowałem ostatnio, i plecak z komputerem, i te rzeczy, które jeszcze muszę tam zamontować, i dalej tak ze mną wierzę, ale jest taki zajeb, że no nie ma kiedy usiąść, nie? Nie ma kiedy usiąść. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Środa, za 15:07, gdzieś koło tego, zmierzam sobie do ciężarówki. I co? I jadę na rozładunek. Do rozładunku tam mam 10 minut jazdy, niecałe. Także będę parę minut po 7. Tam pracuję od 7, to także że dam im na rozgrzewkę rano, herbatkę, żeby się wzięli do roboty. No i później jadę do Szaram się ładować drewnem. Oczywiście coś by innego. Cały czas ostatnio ciężko. No, pełne ładunki włożę, same tony. Bo to jest transport. Transport na dużych kołach. Nie? Ciężki transport na dużych kołach. I co? I strzelam do Purflet. W Purflet się rozładuję i później gonię do Rochester załadować się drewnem oczywiście. I co? I z tym jadę do Birmingham. No i z Birmingham mam dylemat, bo nie ma roboty zbytnio z Birmingham. Albo po prostu moje macki są za krótkie. No i szukam jakiejś roboty z Birmingham do Immingham. Albo do Hull, gdzieś w tamte strony, bo z Immingham mam w piątek załadunek. Tutaj znów w moją stronę. A tak między Ferrum a Southampton. Także no zobaczymy, jak to będzie, co to będzie. A jak nie znajdę nic, żeby z Birmingham jechać, to ten z Birmingham, żeby jechać jakoś do tego Immingham, to zrezygnuję chyba z tego Immingham, no bo nie będę tyle mil na pusto jechał, bo to się mija z celem. Chyba że można ładować w sobotę. Jak będzie można w Immingham ładować w sobotę, no to coś pomyślę, to wtedy może z Birmingham bym zleciał na dół i tutaj z dołu bym miał kursik do góry. No nie wiem, zobaczymy, czas pokaże, bo w tym transporcie tak jak w kalejdoskopie, nie? Dobra, do później. Oby się dzisiaj udało, bo naprawdę może być ciasno z czasem. Najbardziej się obawiam tego Rochester, bo do 16 tam biorą.
No, właśnie sobie zatankowałem AdBlue na tej superstacji, gdzie tą lorą tak się kurwa panoszył na lewo i prawo. No i jadę. No, okolice Wolverhampton i jutro, i całe szczęście udało mi się dzisiaj znaleźć jeszcze ładunek. Jak wyjechałem tam z tego, z Shoreham wyjechałem. Dojechałem na załadunek i udało mi się ogarnąć załadunek na jutro do Hull. I później sobie przejadę. Jutro się ładuje, jutro się rozładuje i sobie przejadę ten. I sobie przejadę. Przejadę sobie. Gdzie sobie przejadę? Przejadę sobie. Kurde, sorry, się rozproszyłem troszeczkę, bo na z parkingu wjeżdżam, a tu jest taki młyn, nie ma miejsc w ogóle. Jak ktoś kojarzy, Red Lion przy M1. Zjazd z M1 na 45. No. I jak dobrze pójdzie, to jutro się rozładuje, jutro się załaduje do Hull, no i później sobie podjadę do Immingham, jak się rozładuje w Hull i rano w piątek się załaduje, nie? No a bałem się, że już kurde będę musiał zrezygnować z tego Immingham, że nic nie znajdę, ale akurat się udało i fart, nie? Fart, no. Jeżeli... Zapowiadał się bardzo fajnie tydzień, później się troszeczkę popsuł, a właściwie dzisiejszy dzień był troszkę popsuty, ale może nie będzie tak najgorzej z tego wszystkiego. I no dzisiaj musiałem podlecieć troszeczkę na pusto, no, ale co zrobić, tak bywa nieraz gorzej, nie? Raz więcej na pusto się leciało i jakoś się żyje, a ten... No, ale całe szczęście, że na jutro mi się udało, że nie będę musiał rezygnować z tego Immingham, także... Do przodu się kręci się to, oby tak dalej i będzie git. Będziesz pan zadowolony, tylko żeby płacili. Dzień dobry, Rek. 350. Czwartek. 350 czwartek. Ja już jestem na miejscu od wczoraj wieczorem. Wczoraj wieczorem przyjechałem i zaparkowałem się na ulicy. Tu taka jest niby taka zona, taka strefa mała z magazynami takimi z kontenerów zrobionymi. To jakaś inna firma z materacami. I no i tutaj robią palety najprawdopodobniej. No i stałem przed bramą na drodze. Zaparkowałem się. Stoję tam z 10-15 minut. I przyjeżdża ochroniarz, staje przed bramą i idzie do mnie. A więc jak idzie, a nikogo na tamtej ulicy takiej zewnętrznej, bo tu wewnętrzna droga jest, nikogo nie było, ale linii też nie było. Więc mi się idzie ochroniarz, oho, a zacznie się, że tu nie wolno stać, że to tamto, siamto. A to o dziwo, ku mojemu zaskoczeniu, pan ochroniarz się pyta, do kogo mam dostawę. Ja mówię, że tu i tu. A on mi... To wiedz sobie, chłopie, za bramą będziesz spał bezpiecznie. Da się czasami, a nie tylko wyganiać, przeganiać i nie wolno. Także takie miłe zakończenie wczorajszego dnia było. No, a teraz jestem co? No już rozpięty, wszystko przygotowane, czekam. Bo w międzyczasie jak ja spałem, bo to od 5 było czynne, ja o 6 wstałem. Przyjechała inna ciężarówka, ale już go chyba kończą albo już skończyli rozładowywać, a zaraz wyjedzie i ja będę wjeżdżał. No i jadę się ładować, udało mi się, a tu mówiłem, że udało mi się znaleźć ładunek. Znów ciężki, cały czas ciężko włożę, cały czas. Także Iveco dostaje w ciery ostatnio. Ostatnie 2 tygodnie cały czas ma ciężkie załadowane. Ale jakoś daje radę. No i co? I tyle, no i jadę się tutaj ładować, nie wiem, nie... Chyba mam tam 10 km stąd mam pojazdu i rozładunek też dzisiaj w Hull i później się przebiję na drugą stronę
jakby w tej zatoki przy wybrzeżu, to imimgam i co? Nie wiem, będę pisał maila, może się uda dzisiaj, żeby mnie przebukowali na załadunek. Nie wiem, do której będą ładować czy coś. Fajnie by było. Jakbym się dzisiaj załadował, może daleko bym nie ujechał, ale już w piątek bym się rozładował i wtedy w poniedziałek z rana mógłbym się ładować. A tak się będę jutro ładował, to rozładunek jest tylko do 15 i może być ciężko zdążyć. No zobaczymy. Jak coś, to do później. No, mnie już ściągają. A wczoraj jeszcze wieczorem mnie się wzięło i wziąłem, czekajcie, niech ostrość złapie, zapalniczkę wywaliłem i wstawiłem sobie ładowanie USB. Pasuje jak ulał. Elegancko, jeszcze białe podświetlenie, tak jak jest białe Viveco. Troszkę czekałem na tą ładowarkę, bo to na eBayu nie było dostępnego od ręki, a z Chin musiałem zamawiać i szło mi chyba 3 tygodnie, ale mam białe. Rozładowany wyjeżdżam. Widzicie tam niebieską tablicę pod drzewkami? O, tam sobie stałem. Fajna też strefa, cichutko. No, ale zawsze to niby bezpieczniej za bramą. Spoko. Dawno się nie spotkałem z taką uprzejmością od strony ochroniarza. Jeszcze wpuścił w nocy. No, a tymczasem ja lecę na załadunek. 14 mil podlotu. O 8.30 tam będę. Jak wyjadę 9.30, to około 1.00 będę na rozładunku. No, i zobaczymy, jak z rozładunkiem pójdzie. Dobra, lecę tymczasem. Powiem tak. Kawusia jest, ale ten ładunek to taki sobie, niby stawka może spoko, ale ładunek taki sobie, no ale niestety trzeba się rozeznać w temacie, jakie są ładunki, no i człowiek będzie wiedział na przyszłość, nie? No ale takie są początki, niestety. Takie są początki, trzeba jakoś przetrzeć szlaki, dowiedzieć się. Ja widzicie, na razie póki co cały czas ciężkie ładunki mam. Drewno jest spoko, mimo że ciężkie, ale spoko, bo się pospina, się jedzie. Cegłę to tak sobie, a sypie się cegła i ten stal też spoko. No i śmieci też spoko, ale w balach ostreczowanych. A te śmieci, co teraz wiozę, to są w balach, ale nie ostreczowane. No widzicie? Tak to wygląda. Trochę słabo, nie? Ale no trudno, no. Załadują to, zasywam kurtynę i jadę z tym, byle szybciej się tego pozbyć. No i później pozamiatać kurtynę. No i ładuję drewno, nie? A pomyślcie sobie, jak nieraz na plandekę się ładuje właśnie o takie odpady, a później kierowca pozamiata, a później idzie na to spożywka. Tam ciulek jeszcze zapakowana, nie? A nieraz jak się załaduje jakieś, nie wiem, warzywa, owoce, które nie idą na chłodni. Masakra, co? No i dojechałem na miejsce. Kurde, no, jest opcja, że dzisiaj się załaduje, bo mi mówili, że towar jest gotowy, także mogę dzisiaj podjeżdżać. Wszystko zależy, jak tutaj pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie to w miarę jakoś sensownie. No, i to bym się cieszył. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie, jak to będzie, jak to pójdzie. Czekam, jak gościu zjedzie z wagi i ja wjeżdżam. Tak to wygląda. Could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. But is it even there to find? For me.
się załadować jeszcze dzisiaj. Prawda, że jest godzina za 15:06 wieczorem. Ale udało się dzisiaj załadować, co mnie bardzo cieszy. A miałem dopiero się jutro ładować, czyli w piątek. Także jestem zadowolony, bo, no bo we wtorek byłem, czy we wtorek w sumie spoko, bo przyjechałem do domu, w środę się rozładowałem rano, w środę byłem tak trochę w plecy, ale później nadgoniłem i spoko. Dzisiaj z samego rana się rozładowałem drewnem, później tak jak widzieliście ładowałem śmieci, rozładowałem te śmieci i znów się załadowałem, także i lecę z tym do Southampton. I jutro ładuję się też w Southampton na poniedziałek do Londynu. I gdzie się ładuję? Kto zgadnie? To jest właśnie, w Abacusie się ładuję, tam gdzie wcześniej jeździłem z kontenerami. Całe szczęście, że zasady mam tak, że staram się żegnać się z pracodawcą w sposób ugodowy i rzetelny w miarę, nie jakieś jak mało lat, 15 lat zbuntowany, że nie będę robił i tyle. No, także to jest ten Abacus mnie nie może opuścić. Co, do Southampton mam 258 mil, planowany przyjazd na godzinę 23 plus pauza 9, czyli na 8 rano tam gdzieś będę. Spoko, 8 rano to około 10 będę w Abacusie. Jak się załaduję, to spoko. Kurde, jakbym był o 10 w Abacusie. No, załaduję się w Abacusie i do domczyki. Lecim na Szczecin. Siemanko, dzień dobry. Ja już dojeżdżam na rozładunek. Praktycznie jestem na miejscu. Tylko, że pan mi tutaj zablokował przejazd. Właśnie nie spodziewał, że to może przejechać ciężarówka. No i tak wygląda. Właśnie jadę do tamtej firmy, co ten transit podjechał. Borderland. A mamy piątek rano. Znaczy rano, 11:30 już jest, nie? Zatrąbię jeszcze raz. A 11:30 jest i co? I się tu rozładuję i jadę gdzie? Jadę do Abacusa się ładować. Nie wiem, czy wam już mówiłem, czy nie, ale ciekawe będzie. Chyba nie wiem, może się jakoś przecisnę, bo kurwa mnie takie coś. Kurzam. No i nie chcę jeździć po krzokach tutaj, po tej krawędzi.
No i takie są dojazdy do prywatnych konsumentów, do ten. Cieszą. Kurwa, co tu się dzieje? Pierdziele po krzokach jazda. Super raz. Superancko, superancko, gdzie tu wjeżdżamy, żebym się gdzieś nie wtupił? Chyba tutaj już w dół. Jebu do gałęzie po dachu. No, na pewno tutaj. Tam dalej w dół nie wjeżdżam. Czy jakby tam na dół bym musiał jechać? Kurwa, w życiu Warszawy nie. Pełna paka drewna. Czy to powciskać? Nie no, nie jest najgorzej na... No. Fajna jest cypeczka. Dość nawet, dość. Się wpierdzielimy na środek placu i rozładowywać, bo Dariusz przyjechał. Czekaliście na mnie, co? Pewno czekaliście na mnie. Wiecie, tu budka jakaś. Tropek roztropek. No i wszystko jasne. Wszystko jasne. Zawiniemy się tu. No, ale spoko. Ładnie, ładnie. Myślałem, że będzie gorzej. Jest spoko. Jesteśmy, dobra, biorę się za rozładowanie. No i rozładunek zrobiony. Widziałem takie coś. 23 minuty pełna. Pełna lufa drewna. I rozładowane. Nie za szybko, nie za krótko. Naczepę też zdążyłem pozamiatać. Także jest git. Do takich miejscówek można przyjeżdżać, nawet że jest słaby, znaczy no nie najgorszy, ale... Nie najgorszy, ale... Ale słaby dojazd. Mogłoby być lepiej, aczkolwiek nie jest najgorzej. Ale znów się trzeba będzie przecisnąć koło tego Mercedesa. Ale... To poradzisz. Teraz na pusto, to tam będę mógł bardziej zjechać po krawędzi, tam się nic nie będzie działo. Ale na pewno nie chciałem tego robić, bo nie lubię jeździć, niszczyć opon niepotrzebnie. Super. Tylko żeby jeszcze w abakusie jakiś ten załadunek poszedł w miarę sprytnie, to będę zadowolony. Ale jakoś teraz jeszcze tam jakiś Iveco stoi. Co za ludzie. Ale pewnie niecodzienna tu dostawa taka jest. Drewna. No i popatrz to, no. Jeździ chłopie po krzokach, bo pancie jedno z drugim się zaparkują. No naprawdę tak, kurwa, no. Ja teraz jeszcze lusterko rozłożone, kurwa, no.
Wcześniej było lusterko złożone, to jeszcze było miejsca, a teraz chyba to już jest w ogóle. Nie, tak się patrzą. A, zemi... Yeah, but the... About the mirror. Pane na wszystko mają. This is Friday, no, it's Friday. Kurwa, tam co? Jak my się tu przeciśniemy? O matko i córko. O matko i córko, no będę jeździł po krawu obwodnika. Albo i nie, trochę przecisnę się. Chyba. Nie, spoko. Przyjechał, rozbudowuje się. Psa, 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 psa do lasa. Jadymy, jadymy. Kurde, super. Żeby tak przy każdym razie ładunku szło, to by było elegancko. Byłoby dobrze. Dobra, ja lecę do Bakusa i może do później. Co tam, jak tam, zobaczymy jak pójdzie w Bakusie. A tymczasem... Timelapsik? Timelapsik, czemu by nie? Taka sytuacja, że załadowałem się w końcu na tym Abakusie i pospinałem sobie ładnie, bo to płytki w ogóle i co? I biorę się teraz, zrzuciłem na czepę i cofam po kontener. Co że się dzieje? A no to się dzieje, że w sumie na jutro mają robotę, dużo roboty mają. Także no, stawka jak to stawka na kontenerach, wyjdzie mi 1,55 za milę. I co, skoro mi taka stawka wyjdzie 1,55 za milę, nie jest to szał, ale zawsze jakiś grosz wpadnie, a muszę sobie jakoś radzić na początku, bo na plandece są dłuższe terminy płatności. Także, a tutaj mi zapłacą mi w przyszłym tygodniu jakoś tak, nie, później, w każdym bądź razie wiem, że zapłacą i ten, także
zawsze jakiś grosz wpadnie, nie? Dobra, także to będzie tyle w tym tygodniu. Bo jutro trasa do Bristolu, do Avonmouth dokładnie, z kontenerem. Jutro wrócę się, zostawiam kontener, zabieram swoją naczepę i jadę na poniedziałek do Londynu. Tam się rzucę, później zjeżdżam na dół do Rochester. Tam się załaduję, wracam do Southampton i we wtorek najprawdopodobniej ładuję do Glasgow. Ale to jeszcze się okaże, bo czekam na potwierdzenie. Ach kurde, zapeszyłem. Pewnie teraz nigdzie nie pojadę. Dobra, trzymajcie się i mi się wydaje, że miłego weekendu, bo uda mi się to skleić jeszcze w sobotę i w sobotę wrzucić. Trzymajcie się, hej.